Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka Bloodborne. Ostatnio odwiedzaliśmy klinikę Józefki. Laleczka poszła gdzieś. Wracamy na plac nadejścia. Tutaj pokonaliśmy odrodzonego. Tutaj mamy tajemniczą mumię w klatce na głowie. Możemy zbadać mumię. Jesteśmy w budynku auli. Na pierwszym piętrze. Ostatnio zwiedzaliśmy parter. Budynku auli. Trzeba zawsze się rozglądać na sufit. Mamy tutaj studenta. Precz z łapami. Rzucają ze mnie pasem. Zdobywamy fragment nowego kamienia. Mamy tam w oddali giganta. Sprawdzę sobie, czy tutaj jeszcze czegoś gdzieś nie ma ciekawego. Proszę. Na suficie sobie wiedzę przyswaja.
dalej zwiedzamy. Mam tu jakąś notatkę. Bezimienna istota księżyca wezwana przez Lawrence'a i jego wspólników. Bladokrew. Mamy tutaj imię Lawrence'a, które już padło w grze. No dobra, idziemy na tego giganta, który ma ogniste pięści. Dosyć mocno bije. Odłamek. Bliźniaczy. Na dole mamy salę wykładową. Runa Komunia. Możemy nosić ze sobą plus dwie fiolki. Plus trzy fiolki dostaliśmy wcześniej na runę Komunii. Mamy tutaj odkryty włas. Możemy sobie zejść drabinką. Tutaj mamy tajemniczą postać, z którą mieliśmy przyjemność rozmawiać, będąc na parterze w budynku auli. Dostaliśmy gest błagaj o życie. Mamy przed sobą Pachesa, który występuje w każdych grach od From Software. Z małymi wyjątkami. Rozmawiaj. Now wait just a moment. Do you think ill of me? Me? Czy o tobie myślę źle? Będziemy mili. Indeed, I should think not. I shared with you a thing most secret. Now you witness to a miracle, and all the stronger for it. You should appreciate it. If you've a grain of gratitude in you. Yes. Appreciate it.
dosyć diaboliczny ma śmiech. No matter. Such details are trifling. We're fast friends by now. Let this express what words cannot. Dostaliśmy runę nieprawa metamorfoza. Zwiększa max kondycji. Oh, doubt me not, sweet compeer. What is friendship but a chance encounter? Teraz jesteśmy na parterze auli. Na dole mieliśmy takie same drzwi i tutaj też mamy. Zaczniemy od górnych drzwi. Tutaj zakończymy nasz odcinek. Zapraszam Was do następnego. I dziękuję Wam za oglądanie.